31. sesję Rady Dziennicy 18. na matutach w tej kadencji. Zwołana na poniedziałek 15 kwietnia 2013 roku na godzinę 18 w siedzibie Rady Dziennicy na siedzibie Centrum B nr 6. Porządek obrad został Państwu przesłany w zakresie załączenia z zaproszeniem. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego punktu. Zatwierdzenie porządku obrad. W zakresie porządku obrad mamy następujące punkty. Przyjęcie protokołu 30. sesji. Punkt 4. Roczne sprawozdanie zarządzania działalności merytorycznej w Rady Nadzorczej Planu Finansowego na dziennicy 18.02.2012. Jest to nawet numer 1. Punkt 5. Projekty uchwał ogłoszone przez Zarząd Komisji Problemowe. Punkt 5. Wolne wnioski na piśmie. Informacje z pracy zarządu. Punkt 6. Punkt 7. Oświadczenie komunikaty. Punkt 8. Ustalenie terminu następnej sesji. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Proszę Państwa, w zakresie porządku obrad chciałbym poinformować, że zdjęty z obrad jest druk numer 9, a są wprowadzane druki dodatkowe w ilości 4. Tym samym wszystkie druki, które są, proszę Państwa, drukami poniżej 9, będą uzyskiwały kolejny numer. Czyli w sprawie opinii do objęcia ochroną prawną drzew druk numer 10 będzie drukiem numer 9. W sprawie zadań projektowych na rok 2013 druk numer 11 będzie drukiem 10. I proszę Państwa, za chwilę się przedstawię kolejne druki związane z dodatkowymi uchwałami wnoszonymi przez zarząd. Druk numer 12, czyli będzie to druk numer 11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia najmu lokalu mieszkalnego. Poddaję proszę Państwa ten druk pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego druku pod głosowanie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła ten druk do procedowania. Proszę Państwa, kolejny druk, druk numer 12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada także przyjęła ten druk do procedowania. Druk numer 13 zgłoszony do Państwa jako druk numer 14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjum przedszkolnym na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego druku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła ten druk do procedowania. I proszę Państwa, kolejny druk zgłoszony jako druk numer 15 będzie z drukiem numer 14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjum przedszkoli na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego druku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła także do procedowania projekt uchwały na druku numer 14. Tym samym, proszę Państwa, po przyjęciu dodatkowych druków przechodzimy do głosowania i zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu takim, jak został przedstawiony, wraz z drukami, które zostały przyjęte dodatkowo do punktu 5. Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 30. sesji Rady Dzielnicy 18.